tym odcinku lotniska poznacie robota Straży Granicznej do zadań minersko-pirotechnicznych. Pirotechnik ze Straży Granicznej na lotnisku w Modlinie opowie nam dzisiaj o tym niezwykłym robocie. Do czego on jest wykorzystywany? Robot, jest to robot minersko-pirotechniczny, jest wykorzystywany głównie do rozpoznania terenu, budynku, terenów zurbanizowanych oraz miejsc trudno dostępnych. Czyli w sumie tak naprawdę jest on wykorzystywany do tego, żeby znaleźć bombę? Nie można tutaj mówić o bombie. O bombie mówimy w przypadku działań wojskowych, tak? W przypadku naszych działań jest tu mowa o zimprowizowanym ładunku wybuchowym. Dobra, czyli on służy tak naprawdę do tego, że podjeżdża do potencjalnego zagrożenia i neutralizuje go, to znaczy wyciąga ten ładunek wybuchowy na przykład z walizki? No tego już nie mogę panu powiedzieć niestety, co dokładnie robi robot. Natomiast na pewno głównym jego zadaniem jest neutralizacja potencjalnego zagrożenia, tak? Czyli tego improwizowanego ładunku wybuchowego. Obsługuje go jedna osoba tak naprawdę, natomiast jego obsługa jest bardzo skomplikowana. Operator musi przejść szkolenie najpierw u producenta tego robota, a następnie ze względu na specyfikę naszych działań odbyć szkolenie w naszym ośrodku szkolenia. Często wykorzystywany jest taki robot na lotnisku? Robot jest używany zawsze w przypadku ewakuacji, tak, i neutralizacji bagażu. Nawet w ten weekend był użyty, gdzie ktoś pozostawił reklamówkę na terminalu. Także praktycznie zawsze. W tej chwili już nie ma możliwości, żebyśmy nie używali robotów z tego względu, że tak naprawdę nie ma potrzeby, żeby pirotechnik podchodził do bagażu czy tam jakiegoś improwizowanego ładunku wybuchowego, tak? Dlatego, że mamy robota, to on pierwszy przyjmie w przypadku wybuchu ten impet, tak? Więc no, można powiedzieć już o ratowaniu życia, tak? Czy możesz mi opowiedzieć trochę o samym robocie, jakieś zdradzić szczegóły, z czego on się składa, jak jest wyposażony, w jakie urządzenia dodatkowe? W szczegóły wolałbym się nie zagłębiać, natomiast ogólnie mogę powiedzieć, że ze względu na swoje wymiary, wagę, robot jest bardzo mobilny, można go tak naprawdę przenieść w rękach, może to zrobić jedna osoba, tak? Należy na pewno zwrócić uwagę na to, że tego typu robot jest robotem modułowym, tak? To znaczy, że mogę modułować sobie jego urządzenia, które znajdują się, załóżmy, na tym ramieniu, tak? W zależności od naszych działań. Wkładać jakieś gadżety, tak jest. Powiedzmy do niego. Gadżety, które usprawniają moją pracę, tak? Ile waży taki robot? Wystarczająco. Na jaką wysokość może podnieść to ramię, żeby udźwignąć bagaż? No wystarczająco. Chcielibyśmy wam więcej zdradzić szczegółów na temat robota Straży Granicznej i samej pracy Straży Granicznej, ale ze względów bezpieczeństwa jest to niemożliwe. Co w sytuacji, kiedy pasażer pozostawia swój bagaż bez opieki na lotnisku? Bagaż pozostawiony bez opieki, bez właściciela, który zostanie znaleziony właśnie przez na przykład służbę ochrony lotniska, nie jest przekazywany do Biura Rzeczy Znalezionych, tylko jest traktowany jako potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Dlatego w terminalu co jakiś czas, ale regularnie nadawane są komunikaty przypominające wszystkim podróżnym o niepozostawianiu bagażu bez opieki. Proszę o niepozostawianie bagażu bez opieki. Pozostawiony bagaż zostanie poddany kontroli. Namierzenie takiego bagażu skutkuje natychmiastową akcją ewakuacji terminala, a dla pasażera oznacza karę w wysokości 500 zł. Cała akcja związana z ewakuacją, z rozpoznaniem tego bagażu, ze sprawdzeniem jego zawartości może potrwać nawet do 40 minut. W tym czasie na lotnisko przyjeżdżają prawie wszystkie służby lotniskowe. Przyjeżdża Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe oraz Straż Graniczna z pirotechnikami, którzy właśnie z pomocą takiego specjalnego robota dokonują rozpoznania i sprawdzenia tego bagażu, czy nie zawiera jakichś materiałów niebezpiecznych. Straż Graniczna oprócz tego może zawnioskować do sądu o karanie również i wtedy takie przewinienie może być już rzędu kilku tysięcy złotych. Jednak warto pilnować własnego bagażu i nie narażać pracowników lotniska na ewakuację i pasażerów. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube i oglądajcie kolejny odcinek serii Lotnisko.